Weź go mi stąd. Halo, dzień dobry. Chodzi o to, żeby on tu potem nie został, jak my pójdziemy. Ja już nagrywam, ty zaś mi wszystko mieszasz. Ja. Zabaw się 7 minut z kotem, a potem jedziemy, okej? Okay? Dzień dobry, sorry za spóźnienie, ale dzisiaj mam chaos. I w ogóle nie, ale jako nagrom, że zapomniałam, jak mam wczoraj powiedzieć, że ja się dzisiaj nie nagrom, bo ja nie zdążę, ale dlatego, że zapomniałam, dlatego muszę się nagrać, no, żebyście by potem nie czekały, bo wiecie, wy to tam jeszcze chwila tutaj w tej, w czasu europejskiego, to wy jeszcze poczekacie, a te w Ameryce, to one potem nie śpią po nocach, prawda, dlatego ja muszę się nagrać, dokładnie 7 minut mu ma, wiecie, warum? Wiecie, weshalb, warum, dlaczego? Ponieważ moja córka ma zawsze w czwartki na drugą lekcję i ją dzisiaj wieza, bo u nas jest mróz i ona potem przez ta pandemia to w szkole za bardzo siedzieć nie mogą, musiałaby na przystanku siedzieć, a żeby jej dupko nie zmarzła, to mamunia ją zawiezie, dlatego ja ją zawieza i ją się spóźnia do roboty 15 minut, ale to jest wszystko wkalkulowane i ją witam bardzo serdecznie w tym pięknym oto mroźny u nas pierwszy raz w tym roku. Ja wiem, że ja się drżę, ale ja bardzo szybko cię, a jeszcze jak tak wszystko z rana nie skoordynowane, dobra, chybnita się, bo zaś zapomnimy pić tej kawy, bo ja cię mam z cykorianka. Jeszcze, kurde, ile nam zostało dzisiaj? Czwartek, piątek, sobie jest 3 dni. Dzisiejszy dzień, czyli 1 i jest 3, czyli w sumie 4. I mamy koniec postu, my są petardunie. Cześć, Agnieszka Lesińska, cześć, Edyta Krauza, Kamila Piotr, Klimek Grzelak, Piotrek Nowak, Danuta Nieroda, dzień dobry. No i jak oni tak wszyscy dzisiaj, bo tak zawsze moja córka, ona już wychodzi za 27, czyli my stajemy o 6 i potem jeszcze poleża te 10 minut, albo się już pomaluje, nie? A potem budza mojego syna o 7, to tak jest takie, tak jest, spokój jest, a dzisiaj rano tym przez tego się czubią, się lubią i wam powiem, normalnie taki chaos, prawda? Cześć Agnieszka Rasek, cześć Dorota Stemp, pień. Cześć wam wszystkim, fajnie, że jesteście. To zaraz wam powiem na początku, że jutro mnie nie będzie, bo jutro muszę zaś prędzej iść do roboty. Sabina Słowik, okolice Frankfurtu, witam cię, to moje okolice. Jutro mnie nie będzie, byda dopiero w poniedziałek. Irena Pac, cześć. Byda dopiero w poniedziałek o 7:30 z tematem toksyczne relacje. Przygotuję się do niego, żeby wam bzdurnie naopowiadać, prawda? Dobra, chlipnijcie się, kawusi. Mam nadzieję, żeście świetnie spali, że wszystko u was dobrze. Ja wam powiem, oprócz tego, że roboty tyle, terminy i wszystko się ogólnie dzieje, to się dzieje normalnie. A wczoraj pierwszy, że tak powiem, odcinek, pierwszy program na mojej... Do góry macie linka puszczonego do filmiku, który nagrała jedna z moich reporterek, Karla Kolumna. Żartuję, Ania Kremzer-Goinda. I jest to program, odcinek, jest to akurat, to jest seria programów i ten akurat jest o otyłości, więc zapraszam, bardzo warto zobaczyć i polubić oczywiście strona Lubinka TV, nie? Będziemy się rozwijać, ja będę w międzyczasie też nagrywać jeszcze, ale chwilowo przez pandemię nie mogę nika jeździć, bo bydam próbowała nagrywać reportaże z wami. Co jest jeszcze moim celem, dziążki, jeżeli jesteście zainteresowane współpracą czy chęcią udzielenia wywiadu, i to nie musi być wywiad o całym życiu, tylko wywiad może być o danej sytuacji, o tym jak wyjechałaś do Niemiec, o tym jak zostawiłaś chłopa, o tym, to ma być coś, czym chciałabyś się podzielić, to napiszcie na Lubince TV albo na e-maila, albo tam jest numer telefonu podany, na wszystko na pewno odpowiemy. Jeżeli chciałabyś być reporterką czy kimś, kto na gorąco będzie zdobywał relacje, gdziekolwiek jesteś, ty możesz być, nie wiem, we Włoszech, ty możesz być w Ameryce, ty możesz być gdziekolwiek, a twoim zawsze marzeniem było coś nagrywanie i jakoś nigdy nie miałaś odwagi, to jest dla ciebie szansa. Napisz do mnie, jakby to miało wyglądać, a na pewno się dogodumy, ja oczywiście postaram się cię wypromować, puścić twoje reportaże na mojej Lubince TV i pójdziemy w świat. Ja mam, wiecie co się wczoraj zastanawiałam, że się tak, jestem za dzisiaj nakręcona, nie? Bo mnie to wszystko, mnie normalnie jak ja coś robię, to mnie to nakręcą. Ja się sama nakręcą z Teksasu, o, Aleksandra Ruszczyk Bratan. Jakbyś chciała dziołcha w Teksasie tam coś nagrywać, no to wiesz, dawaj znać na lubinka.pl, bo tutaj piszcie i będziemy działać. Wiecie co jest tak ostatnio wczoraj, zaś jak się pomyślała w robocie, nie? Że każdy go do ja by chciała, ale wiecie co, ja jestem tego założenia, wychodzę i ja coraz to bardziej w to wierzę, że jeżeli gdzieś mnie nie chcą, albo nie ma dla
dla mnie miejsca, to jo się zrobia to po swojemu. Jo się zrobia na wzór tego czegoś, kajo chciała być, jo tam byda. Ważne, żebyś ty się czuła z tym dobrze, co robisz. Bo ci powiem, tak godą jakby ciebie, bo ja zawsze godą tak, jakbym godała do jednej osoby. Ja wiem, że was tam jest dużo, ale potem zwrotnościowo, bo dużo osób jak nagrywa wideo, to mówi, ja mówię do ciebie, kochana, czy kochany, uogarnij się, a jo tak, a jo, rozpojedynczo godą, rozgodą tłumnie i różne takie. Ty też jesteś z New Jersey, też jesteś chętno. Działki całe zrobione za przeciwieństwie. Wszystkie kobiety na całym świecie, no po prostu i każdy będzie coś tam do ciebie dawała. To ma być fajny, krótki reportaż. Najpierw się ze mną skonsultujcie, napiszcie do mnie, najlepiej na WhatsAppa, albo na wiadomość głosową możecie się nagrać. No, mój numer telefonu jest podany na stronie. Dobra, ja go tu jeszcze za chwilę podam, jak zdążę, żebyście wiedzieli, najlepiej do mnie pisać i nie dzwonić, bo ja jestem w pracy i oni odbierą telefonu, więc pisać do mnie, albo wiadomość głosową się nagrać. Ja to potem wszystko pospisuję i poodgrywam. Działki, my mamy takie możliwości, a my z nich nie korzystamy, a właśnie, że jo teraz byda chciała z nich korzystać i teraz ktoś go, o czym ty się pierdolisz? No właśnie o tym, że jo spełnią swoje marzenia. 2 lata temu, kiedy zaczęłam to wszystko robić, nigdy bym nie pomyślała, że byda kajtukę jestem, ja po prostu poszłam. Ja wyruszyłam w ta droga, nawet jak nie miałam dokładnego planu na to, co to z tego będzie, to jo poszłam. Bo najgorzej to jest planować, najgorzej to ja bym miała czekać, ażebym już nie była sprzątaczką, ażebym miała wszystkie zęby i odpowiednio dużo pieniędzy. Tego nigdy by nie było, to ja bym nigdy nie zaczęła, dlatego ja ruszyłam w ta droga. Ja czułam moje wewnętrzne pragnienie i ja poszłam. Ja zaczęłam nagrywać, ja nie miałam wszystkich zębów, ja nie miałam pieniędzy, ja nie miałam kokosów, ja byłam czyźwo i chciałam żyć, chciałam działać, chciałam spełniać swoje marzenia. I teraz półtorej roku, no prawie, no półtorej roku, jak już mam tego bloga, zaraz będzie 2 lata na drugi rok, to mimo wszystko, no kurde, świat nie sprzyja, pandemia, źle się dzieje, ale to, co ja robię, to niczym nie przeszkadza, po prostu nie ma, po co ja mam czekać, aż pandemia się skończy, na co ja mam czekać, aż coś się skończy i na coś, ja mogę działać teraz, mnie to w niczym nie przeszkadza, dlatego ciebie zacznij już dzisiaj kopać sobie swój dołek, że tak powiem, fundamenty na twój dom, zaczynaj sadzić te swoje tulipany, o których wtedy mówię, nie czekaj, aż będzie lepszy czas, aż na wiosna, aż schudniesz, aż coś tam, aż nie wiem, będziesz miała więcej pieniędzy, aż będziesz lepiej wyglądała, bo wtedy to się życie twoje zmieni, gówno prawda. Życie się zmieni tu i teraz, czyli dzisiaj, a wtedy dopiero jak się ruszysz. Życia nikt za ciebie nie zmieni, tylko życie musisz zmienić ty. Dlatego ja już uciekam. Numer telefonu wam tu zaraz jeszcze dopiszę do góry. Albo piszcie na Lubinka TV, jest pierwszy program. Jakościowo jeszcze nie jest to najlepiej, bo Andzia miała złe światło, ale my już na ten temat tych, bo ja wam powiem, te wideo jest tak cholernie wartościowe, tak piękne, Ania jest tak cudowną osobą i ja wiem, że tutaj ty tak samo jesteś cudowna, każdy z nas jest cudowna na swój sposób i każdy z nas ma coś innego. Oczywiście, że dużo osób nie nadaje się do telewizji, nie nadaje się do nagrywania, bo tego nie czuje, ale dużo osób ma inne zdolności, umie na przykład sklecać filmy, umie robić piękne zdjęcia, każdy coś potrafi, więc dej z siebie coś, dej o sobie znać, napisz do mnie, a stworzymy coś pięknego, my kobiety mamy w sobie siłę, no i to jest takie rewelacyjne, więc napiszcie do mnie, nie dzwońcie, już jak bym powiedziała, nie dzwońcie, napiszcie, ja się na pewno odezwię i spełniajcie swoje marzenia, bo nie ma na co czekać, nie? I widzimy się w poniedziałek o 7:30, nie poddawajcie się, nie dejcie się powiedzieć, żeście są nic nie warte, bo to jest gówno prawda, ten kto tak godo są jest gówno warty, bo człowiek, który ma marzenia, fantazje i wie ile jest warty, ty nigdy nie będzie gnoił drugiego człowieka, tylko będzie pomogą mu rosnąć i ja ci chcę pomóc rosnąć, bo my mamy tyle marzeń, tyle niespełnionych marzeń. Te słowo w tym wyrazie, te słowo niespełnionych jest chyba najważniejsze. My są teraz w takim wieku, bo ja teraz idę do działki od 25-30, dzieci podrosną, pójdą, a ty ze twoimi marzeniami kaj będziesz w kacy i dupie, można powiedzieć. A ja ci daję ta możliwość, ta szansa zrobić coś, zmienić coś, wyjść przed siebie, wyjść przed szereg i zawalczyć o te swoje marzenia. Wczoraj dużo dziewczyn pisało, czego one to zawsze marzyły, nigdy nie robiły, jazda konno, śpiewanie, tańczenie. Ja wiem, że teraz to jest wszystko oficjalnie gdzieś tam niedozwolone, tam na tym koniu jeszcze ja, ale taniec, fitness, więc działuchy, róbcie to w domu, zacznijcie to robić dla siebie, nie musicie na razie iść do całego świata, jak już dzisiaj zaczniesz, to jak się skończy pandemia, to pójdziesz w świat, bo będziesz przekonana, że tego chcesz, że pragniesz i że się nigdy nie poddasz. Uciekam, trzymajcie się, całusy, bo ja już jest późniono zaś. Cudownego dnia, piszcie do mnie na WhatsAppa. Pa, pa, w kobietach siła! Ja wam wczoraj rano powiedziałam, że ja lubię mieć posprzątane, jak idę do roboty i w ogóle i łóżka pościelane, wszystko. I to też jest prawda. Jak ja wyszłam wczoraj tak zadowolona, jak ja wróciłam do domu i kurwa zaświeciło słońce, to mi pokazało wiele, ja mam wszędzie kurzu, jak ja mam czarne okna. I ja rzekł się chciała, bo wczoraj nagle tak sobie myślała, tak wychodziłaś z domu, byłaś happy, że jesteś super panią domu, że masz posprzątane, że masz ogarnięte, wracasz do domu, a tu zaś
wszystko corne ci się wydaje, pełno kurzu. Bo pamiętajcie o tym, że sprzątanie to jest robota nie do przerobienia. W jednym końcu z końcem w chałupie, a na drugim zaś corno. Tu wyczesz kibel, tam cię zaś osrają. Tu zaś się siednie kurz, tu ci ptokka i nasro. I tak jest syzyfowo robota i kosz na pranie non stop pełny. Dlatego to trzeba robić lewą ręką w międzyczasie, a trzeba żyć swoimi marzeniami i się nie poddawać i robić. A świat niech poczeka, stop. Teraz jojo tańcza, powiedz, albo ja robię reportaż, albo ja się nagrywam, albo ja reszerszuję, albo ja się rozwijam. Pa! Kurde, baba, jak ja się rozbędą, to koniec, pa!